Cześć wszystkim, moi drodzy, jest lipiec, a więc także są wakacje. A co na wakacje się robi? Wydaje pieniądze, które oszczędzaliśmy przez cały rok, ale później znowu przychodzi okres tak zwanej posuchy i musimy troszeczkę zaoszczędzić, więc ja wam dzisiaj pokażę. Pójdziemy do czterech banków i zobaczymy, który bank oferuje najlepsze warunki pod względem utworzenia konta. Pojedziemy do Alior Banku, do ING, do PKO, a także do BZWBK i zobaczymy, kto mi przedstawi najlepszą ofertę. Pewnie ciekawi was, dlaczego dzisiaj mam teczkę, ale tutaj mam zapisane wszystkie ważne informacje, o których zaraz się dowiecie, więc jeżeli już teraz was zaciekawił ten test, to wrzućcie łapkę, lajka, wejdźcie także na Face'a i Instagrama i zaraz lecę wam pokazać, o czym dokładnie dzisiaj będziemy rozmawiali. Pewnie wielu z was zastanawia się, dlaczego przyszykowałem teczkę w kolorze niebieskim. To informuję już na starcie, że jest to w ogóle nieistotne, a najistotniejsze jest to, co znajduje się po drugiej stronie mocy. A tutaj mam wypunktowane, wyliczone wszystkie pytania, które zadam doradcy klienta. Na samym początku, jaka jest opłata za prowadzenie rachunku w danym banku? Następnie, ile kosztują przelewy, czy między bankami, czy wewnątrz konkretnego banku? Następnie, czy trzeba mieć jakiekolwiek wpływy na konto, aby prowadzić bezpłatnie rachunek? Następnie, jaka jest opłata za wyrobienie karty płatniczej i czy występuje tak zwana opłata stała, czyli że co miesiąc musimy płacić za to, że korzystamy z karty. Dalej, czy występuje jakakolwiek prowizja od wypłacanych pieniędzy w danym bankomacie? Oczywiście nie z tego samego banku, bo to pewnie będzie bezpłatne, ale to też sprawdzimy, ale z innych banków, a także za granicą, no bo przecież dzisiaj w dobie dzisiejszych czasów można podróżować wszędzie po całej Europie, więc to jest istotne, tym bardziej w okresie wakacyjnym. Następnie, czy występuje jakiekolwiek oprocentowanie rachunku i dwa pytania końcowe. Ile czasu zajmuje samo założenie konta, czyli u doradcy klienta, a później ile trzeba czekać na to, aż przyślą mi kartę płatniczą i na samym końcu, czy występują jakieś profity, że założyłem konto akurat w tym banku, a nie w banku konkurencyjnym. Więc to wszystko dzisiaj musimy zapytać. Jest mało czasu, a dużo pracy. Werdykt prosty. Trzeba działać. Na pierwszy ogień bierzemy BZWBK, bank, który powstał w 2001 roku w wyniku metamorfozy połączenia dwóch banków, Banku Zachodniego, a także Wielkopolskiego Banku Kredytowego. A później 10 lat, czyli całą dekadę, bank przeżył kolejną metamorfozę i 95% akcji zostało wykupionych przez hiszpańską grupę Santander. Klientów tego banku jest aż ponad 4 miliony. Kartkę oczywiście mam przyszykowaną, pokazywałem ją przed chwilą. Kevin Spacey tak chętnie reklamuje ten bank, no to trzeba sprawdzić, czy hollywoodzki aktor ma rację. Jak na pierwszy raz wydaje mi się, że poszło mi bardzo dobrze, wszystko mam wypisane, ale o tym oczywiście dowiecie się kiedy? Na samym końcu. W drugiej kolejności przyjechaliśmy do Alior Banku i tutaj powiem wam ciekawostkę, bo 29% akcji tego banku należy do Skarbu Państwa, więc w jakimś tam aspekcie jest on polski. A bank powstał w 2008 roku i klientów, które zrzesza, to ponad 4 miliony ludzi, więc dosyć dużo, ale na tle innych banków to nie jest aż tak pokaźnie. To nie jest istotne, mam przygotowaną oczywiście kartkę, zmierzam do banku i zaraz się widzimy. Wszystko mam już wypełnione, Alior Bank, nie rozczytacie się, bo przede wszystkim pismo jest zbyt nie do rozczytania, ale to nie jest istotne. Teraz zmierzamy do kolejnego banku, ING przed nami, chodźmy. A teraz przyjechaliśmy pod ING Bank Śląski. Pomimo tego, że w nazwie jest Bank Śląski, to jest to grupa oczywiście holenderska, bo jak każdy pamięta reklamę, Nationale Nederlanden. Więc teraz tu się udajemy, kartkę mam przyszykowaną, założony w 1991 roku, działa w ponad 50 państwach, a klientów indywidualnych jest około 85 milionów, więc trzeba to oczywiście sprawdzić. Chodźmy. Ojej. Teraz wiem, że tędy trzeba chodzić. Dane wszystkie zapisane, no ale oczywiście nie teraz, a w podsumowaniu.
I teraz creme de la creme, czyli polski bank z polskim kapitałem i skarb państwa w tymże banku, w PKO BP, czyli inaczej zwanym PKO BP, posiada niecałe 30% akcji. A bank został założony, bo bardzo dawno temu, w 1948 roku. A klientów, których ma w swojej ofercie, którzy tak naprawdę udzielają się w tym banku, jest około 9 milionów. No to co? Kartka przyszykowana, trzeba sprawdzić. Polski bank. Przyszykowane, wszystko zapisane. To co? Zapraszam na podsumowanie. Majstersztyk. No i drodzy, witam was teraz w podsumowaniu i wszystko to będzie oczywiście przedstawione na komputerze, więc oto wyniki. Dobra, znajdźmy normalne miejsce. Szanowni Państwo, znajdujemy się właśnie w Narodowym Banku Polskim, w odmętach tego banku, bo w samej piwnicy i tutaj mnie wpuszczono nie bez przyczyny, bo będziemy teraz sobie analizowali każdy bank po kolei, ale nie w postaci takiej, że będę Wam przedstawiał wszystkie aspekty jednego banku, tylko każdy podpunkt analizujemy na cztery sposoby. Na początku zajmiemy się opłatą za prowadzenie konta. W BZWBK wynosi ona 0 zł, w ING Banku Śląskim również 0 zł, w Aliorze 0 zł, a w PKO mamy rozbicie na dwa konta. Konto za 0 wtedy wynosi oczywiście 0 i konto bez granic i wtedy opłata wynosi 17 zł i 90 groszy. Więc to jest pierwsza kwestia. Następna. Ile kosztują przelewy? W BZWBK 5 przelewów mamy za darmo, każdy kolejny kosztuje 20 groszy. W ING Banku Śląskim bez limitu i wszystkie są za darmo. W Alior Banku wszystkie przelewy mamy za 0 zł, czyli jak dobrze zgadliście, za darmo, a w PKO Banku Polskim mamy troszeczkę inaczej, bo za 0 zł jest tylko przez internet. Jeżeli chodzi o aspekt telefoniczny, to kosztuje to wówczas 2 zł i 99 groszy, natomiast jeżeli przez oddział w banku to 5 zł i 99 groszy, a w koncie bez granic 0 zł. A teraz zajmijmy się kwestią, czy występuje opłata za wyrobienie karty płatniczej i czy jest coś takiego jak stała opłata za korzystanie z niej. W przypadku BZWBK możemy to rozróżnić na dwa osobne podpunkty. Na początku karta Mastercard i tu jest comiesięczna stała opłata w wysokości 7 zł, natomiast w przypadku karty Visa musimy wykonać 5 transakcji, żeby wówczas karta była bezpłatna. Jeżeli nie wykonamy, to musimy zapłacić 4 zł. W przypadku ING Banku Śląskiego jest 0 zł, ale jest jedno ale, bo musimy wykonać bezgotówkowo transakcję. Obrót na karcie musi wynosić 300 zł. Wówczas jest za darmo. Jeżeli nie wykonamy, to 7 zł. Bardzo podobna sytuacja jest w Alior Banku. Tyle, że tutaj jest o złotówkę mniej, bo 6 zł, ale obrót wynosi dokładnie tyle samo, 300 zł. W przypadku PKO Banku Polskiego nie ma żadnych opłat. Teraz temat bardzo zawiły i skomplikowany, więc proszę o chwilę uwagi. Prowizja od wypłacanej kwoty z bankomatów w Polsce i za granicą. Na początku jak wygląda sytuacja w Polsce? W przypadku BZWBK dwojako, bo w karcie Mastercard za darmo. Od razu dla ułatwienia powiem, że w PKO BP jest tak samo w przypadku konta bez granic. Sytuacja zmienia się w momencie, kiedy mamy w PKO konto za 0, natomiast w BZWBK mamy kartę Visa. To wtedy pobieranych jest 3% prowizji, natomiast staw minimalna pobrania jest 5 zł. W przypadku Alior Banku jest 5 zł zawsze, niezależnie od jakiego bankomatu wypłacicie, ale sytuacja zmienia się, jeżeli wypłacamy z bankomatu Eurocash. I wówczas, gdy wypłacimy za 100 zł, to jest pobieranych 0 zł, więc warto wypłacać stówkę równą. Jak jest jeszcze w ING Banku Śląskim? Możemy wypłacać bezpłatnie w bankomacie, który nazywa się Planet Cash. Jest tak samo bezpłatny jak bankomaty rodzime z ING. Natomiast z bankomatów innych bezpłatnie możemy pobrać w miesiącu jednokrotnie, natomiast każda kolejna wypłata wiąże się z opłatą 2,5 zł. I jeszcze pani mnie poinformowała, że jest aplikacja Blik i wówczas jak z niej korzystamy, to można wypłacać za darmo. A teraz przechodzimy do sytuacji za granicą, więc jeszcze chwila skupienia. W BZWBK i w PKO BP jest identyczna sytuacja, to znaczy 3% od kwoty, którą wypłacamy,
ale minimalna kwota prowizji to 10 zł. Natomiast w Alior Banku, dla ciekawości, nie pobieranych jest żadnych opłat w przypadku wypłaty za granicą, natomiast w ING Banku Śląskim jest stała opłata 3% od pobranej kwoty, więc niezależnie czy wypłacicie 500 zł czy 5 zł, zawsze pobierane jest 3%. A teraz łapka w górę, kto zrozumiał, to przechodzimy dalej. Oprocentowanie rachunku 0% w przypadku każdego banku. Ile czasu zajmuje założenie konta? W przypadku BZW BK około tygodnia, w ING Banku Śląskim do 8 dni roboczych, w Alior Banku teoretycznie tego samego dnia, ale oczywiście musimy poczekać 5 do 7 dni na kartę, natomiast PKO BP to wszystko jest realizowane około do tygodnia. Czy profity jakieś są? Niestety tutaj mnie poinformowano, że w każdym banku nie ma tych takich profitów, trzeba się udać i dla każdego zostanie przedstawiona indywidualna oferta. Moi drodzy, temat dzisiejszego odcinka był trudny. Trudny przede wszystkim do zobrazowania, ale mam nadzieję, że zrozumieliście i wybierzecie swój bank, który wam najbardziej odpowiada. Dzisiaj nie ma zwycięzcy konkretnego, bo każdy może coś innego wybrać. Jak możecie zauważyć, w BZ-cie mamy dwa różnego rodzaju konta, w PKO BP także. W Aliorze jest fajne to, że za granicą jest wypłacanych za darmo. Każdy personalizuje bank wobec własnych potrzeb. Ja wam przedstawiłem, jak to wygląda w tych czterech bankach, więc jeżeli zaciekawił was ten test, to wrzućcie łapkę w górę, subskrypcję i wpadnijcie na Face'a i Instagrama. I co? Bezpiecznych wakacji i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!